PiS-u! Witamy wszystkich przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Przywitała Państwa Orkiestra Opery Wrocławskiej pod dyrekcją tej nocy pani Katarzyny Tomali. Jakże się cieszę! Coś niesamowitego. Pamiętam, kiedy zrobiliśmy to pierwszy raz, Szanowni Państwo. Rok temu. Też 21 czerwca, kiedy mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Szanowni Państwo, przechodzimy do muzyki. Jak czują się dziś wieczorem wszystkie panie na widowni? Drogie panie, czy mogę panie usłyszeć? Jest dobrze, jest dobrze. No to teraz chcemy sprawdzić głosy, nasze tenory, proszę państwa, naszych wybitnych wokalistów na widowni. Panowie, czy panowie mnie słyszą? Jak się panowie bawią i czują? Zaśpiewa, za chwilę państwo się przekonają. Proszę o wielkie brawa, zaczynamy! Aleksander Zuchowicz wykonał słynną arię Stefana, Cisza dokoła, z opery Straszny Twór Stanisława Moniuszki. Aleksander biegnie, a za chwilę, proszę państwa... Anny Grabowskiej Borys, proszę przywitać brawami. Fajna sytuacja. Święto muzyki, Viva Opera. Wydanie drugie. W ogóle mamy takie marzenie, Szanowni Państwo, żeby z roku na rok dołączali się też inni artyści i tam od miejsca, gdzie się policjanci z radiowozem ustawili, przez cały wieczór 21 czerwca aż do rynku grały zespoły. Co Państwo na to? To byłoby coś. Z opery Straszny Twór Stanisława Moniuszki, bo 200 lat temu się rodził Mazur z finału czwartego aktu. Proszę o duże brawa. Najpierw w świecie, a za nowym klubu, kiedy żyje na świecie. Co za
kolejna gwiazda Opery Wrocławskiej to mezzosopran Opery Wrocławskiej Aleksandra Opała. Cały czas szuka, kocha się we wszystkich paniach. Zmieniliśmy w ogóle repertuar, bo państwo wiedzą, że w tym roku 200. rocznica Moniuszki, więc musiał być Moniuszko. A skoro wychodzimy na dwór i jak patrzymy w górę, to jest tak strasznie, to musiał być też straszny dwór, może pewien utwór. Na tym polega telefoniczność tego konkursu. Konkurs telefoniczny, ja odtworzę pewien utwór, a państwa zadaniem w ciągu 10 sekund ja przyłożę telefon do mikrofonu, będzie dobrze słychać, to jest dobre nagłośnienie w operze. Kto w ciągu 10 sekund rozpozna i poda nazwisko autora tego przeboju, wygrywa dożywotni wstęp do Opery Wrocławskiej na wszystkie wydarzenia artystyczne, proszę państwa. Dzisiaj pan dyrektor nie na podium nie dyryguje, tylko w pierwszym rzędzie. Zapomniałem. No tak. To jeszcze będę negocjował, co to było tą nagrodą, dobrze? Ale wracam do konkursu, bo to jest teraz najważniejsze. Powtarzam, tylko 10 sekund, żeby rozpoznać. I kto rozpozna, ten wygrywa jeszcze nie wiem co. Kto to jest? Świetnie, Offenbach, tak jest, taki DJ. Świetnie pani, ale niestety po czasie, było 10 sekund, także nagroda przepada, po prostu kumulacja będzie za rok.
został nakręcony przez Aleksandra Suchowicza. Jeszcze raz wielkie brawa. Maria Rozenek-Banaszek, proszę Państwa, jeszcze schodzi. Dopóki nie zniknie, nie przestajemy. Jeszcze nakręcona, jeszcze idzie. Jeszcze idzie. Aria Olimpii z opowieści Hoffmana, Offenbach. Dobry wieczór Państwu, witamy nowych gości Opery Wrocławskiej przy ulicy Świdnickiej. Tu studio Ucho, proszę Państwa, do którego spływają informacje z całego świata dotyczące wszystkich najsłynniejszych oper.
Aleksandra Pała i Maria Rozynek-Banaszak. Wytrwały do ostatniej sekundy. Duże brawa, proszę Państwa. Historyczna sytuacja. Tego nie było w historii opery wrocławskiej nigdy. Nawet policjanci postanowili swoją syreną włączyć się do ostatnich taktów. Słyszeli to Państwo? Proszę Państwa, mam bardzo dobrą wiadomość. To nie jest deszcz, to są efekty specjalne. Co było przed chwilą, to Państwo może nie wiedzą, to był duet kwiatów z opery Lakme. I kwiaty, wiadomo, czego wymagają? Podlewania, no właśnie. I ja nawet przez moment pomyślałem, że Państwo są osobami podstawionymi tutaj, opłaconymi. Bo Wy tak genialnie weszliście w tę pieśń. Parasole, deszcz, duet kwiatów, no coś niesamowitego. Proszę Państwa, zostajecie? Tak! Jakoś mnie nie przekonaliście. Zostajemy? Tak! Tego jeszcze nie było. W strugach deszczu opera wrocławska. Przenosimy się teraz do jednej z najsłynniejszych arii operowych. Panie i panowie, przed nami aria z Carmen Bizeta. Thank you.
Zwłaszcza wizerci z Państwa, którzy mają wolne dłonie, nie trzymają parasoli oczywiście. Dzięki za porozumienie.